sobotę w Lasku Grodzieckim w Będzinie odbył się pierwszy w naszym mieście bieg ekologów. Choć pogoda nie rozpieszczała, to wszyscy zawodnicy udowodnili, że błoto i deszcz nie są dla nich żadnym problemem. Naprawdę warunki są trudne, ale przede wszystkim dobre humory i nastroje dopisują. Bardzo dobre wyniki, dużo uczestników i to cieszy. Na trasie nie obyło się bez poślizgów i niegroźnych upadków. Sportowcy, choć zmęczeni, tą metę pokonywali z uśmiechem na twarzy. Bardzo trudno było, ślisko faktycznie było, ale trudno było, daliśmy szeladę. Dobrze było. Okej, a ty? No nie było łatwo, bo biegliśmy dwa razy tyle, no i też było bardzo ślisko i się poślizgnąłem parę razy, ale udało mi się ukończyć bieg. Trasa była całkiem trudna, bo były różne poślizgi podczas biegu, więc na pewno to było jedno z większych utrudnień. No także jakieś żołędzie, gałęzie związane z tą ostatnią wichurą, na pewno to było duże utrudnienie, ale nie było też najgorzej. Ale mokro, poślizgnąłem się raz, prawie myślałem, że mnie dogonią, ale dałem radę. Okej, a jak ty oceniasz trasę? No ciężko było. No buty ubrudzone całe z błota. No każdy się ubrudzi w sumie. Bieg ekologów odbył się na trzech dystansach w kilku kategoriach wiekowych. Najliczniejsza grupa biegaczy składała się z dzieci i młodzieży, w tym reprezentantów będzińskich szkół. Wśród dziewcząt w wieku od 14 do 16 roku życia najlepsza okazała się Julia z gimnazjum nr 3. Jestem bardzo zadowolona, nie spodziewałam się w ogóle i jest to dla mnie naprawdę duży szok. Dobrze, to jeszcze ciebie zapytam, od jak dawna biegasz i czy gdzieś tam uprawiasz te sporty, no bo wynik jest fajny. Naprawdę jest bardzo fajny wynik i biegam tak hobbystycznie, tak naprawdę nie trenuję nigdzie tak profesjonalnie i naprawdę jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że pomimo tego, że nie trenuję regularnie, chodzę po prostu sobie do parku często biegać, to jest to dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i jestem, bardzo się cieszę naprawdę. Poza dziećmi w biegu udział wzięli również dorośli, a nawet jeden czworonożny pupil. Psiak pomaga zawsze swoją mocnością, dodaje hartu ducha, że trzeba biec do przodu. Ta trasa nie była dla nas ciężka, ani trochę, bo przeważnie biegamy po takich trasach. To są nasze ulubione trasy, błotne i po lesie, po ścieżkach, właśnie gdzie jest dużo wody dla psa, bo pies przynajmniej się nawadnia przy okazji. W kategorii kobiet do 39 roku życia na mecie jako pierwsza triumfowała czeladzianka Magdalena Oleszek. Bardzo dobrze się biegło, rewelacyjnie, bo płasko, także super. Pogoda też dopisała, bo nie padało, niebo się rozchmurza, także super. Jako kobieta pierwsza na linii mety, czy jest pani zadowolona z tego wyniku? Bardzo zadowolona i bardzo zdziwiona, że tak się udało, powiedz szybko, ale rekord życiowy i w ogóle jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Wśród panów w biegu na 6 km w tej samej kategorii wiekowej najlepszy był Artur Czado. Od samego początku biegłem w sumie sam, do samego końca, dużo błota, dwa okrążenia, no dosyć dobrze poszło. Jest pan zadowolony z czasu? Tak, znaczy no czas różni się między 6 kilometrami na asfalcie, a na takim terenie. Ale ważne jest miejsce w sumie, że pierwsze. Bieg zorganizowany w Lasku Grodzieckim to już kolejna impreza biegowa w naszym mieście. Tak, ale to jest przede wszystkim, szanowni państwo, odpowiedź na wasze zainteresowania, tak? Bieganie staje się coraz bardziej popularne i taki powiedziałbym zdrowy tryb życia, więc skoro tylko mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy chcą uczestniczyć, stąd już kolejna, że tak powiem, seria biegów. Cieszy się, że tak powiem, z biegu na bieg coraz większym zainteresowaniem. Nic tylko trzymać kciuki, żeby kiedyś ten bieg liczył kilka tysięcy osób. Bieg ekologa został zrealizowany w ramach kampanii Będzin w zgodzie z naturą, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Martyna Daczkowska, kanał 99.